Hej, cześć, siemano, witajcie, Steviaki, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale. Moi drodzy, ze mną jest dzisiaj Łowca, siemaneczko. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I znajdujemy się w troszeczkę innym miejscu. W ogóle co tu się dzieje teraz? Jakiś śnieg pada. Ogólnie Łowca można powiedzieć, że jest nowym członkiem drużyny B, także całą drużynę B będziecie oczywiście mieli w opisie, będziecie sobie mogli zobaczyć, kto jest w drużynie B. Ponieważ ogólnie przekładamy drużynę B na inny serwer, teraz będziemy grali na tym serwerze. Wcześniej było co innego, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków przygód drużyny B, to koniecznie zobaczcie, ponieważ był inny serwer. Będziecie mieli również linki do poprzednich odcinków w opisie. No i tak, Łowca, wytłumacz nam, bo ogólnie Łowca będzie nas oprowadzał. Oczywiście jeszcze zanim, to zapraszam na naszego Discorda Steviaki, koniecznie zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i zapraszam do Łowcy na kanał. No i Łowca, tłumacz nam, co tutaj właściwie jest, co tutaj na tym serwerze się znajduje, ile jest modyfikacji i wszystkiego. Ogólnie na serwerze jest około 200 modyfikacji. Są też inni członkowie serwera, tam akurat się buduje Michał, tam sobie na drugiej górce. I ta co? Góra jest... No, mów. Ta góra jest moja, gdyż sobie po prostu ją zaznaczyłem, że jest moja, dlatego że tutaj są spoko widoki. Poczekaj, ja tylko coś dodam. No. Jest jedna ważna rzecz, która zainteresować może bardzo dużo ludzi na, u mnie na Discordzie, jak pewnie i u ciebie, bo ogólnie jest to na non-premium, dobrze mówię, Łowca? Tak. Tak, jest to na non-premium, jest to na Hamachi, także możecie sobie grać bez problemu. Łowca pewnie gdzieś tam da informacje na temat tego serwera, czy ty nie będziesz tak dla ludzi, jak to ogólnie będzie? To jest ogólnie powiedz taki mi serwer, że stwierdziłem, że po prostu właśnie tak jak na przykład z tobą nagrywam, no to jest dla ogólnie youtuberów i znajomych youtuberów oraz właśnie też dla po prostu znajomych i dla wszystkich widzów, co są naprawdę po prostu stałymi którzy widzami, naprawdę, co komentują itp. Którzy naprawdę nas oglądają, tak? Na takiej zasadzie, tak, aha, no dokładnie. To dobra. Dobra, czyli wszystko jasne. I wtedy taki widz, którego znam, no to wtedy po prostu podaję mu IP, paczkę i może sobie czyli pobrać paczkę musi, i w ogóle. Musi sobie na to zasłużyć, można tak powiedzieć. No, dokładnie. Dobra, tak. Czyli wszystko jasne. Dobra, wiesz co, bo jeszcze zanim przejdziemy tam do pokazywania, to tutaj mam takie cztery książki. O co z tymi książkami chodzi, powiedz mi? To jest no wszystko to z modów? Tam... O co ta, chodzi z tymi książkami? Z modów. Czyli co, mam jakąś czerwoną książkę, tutaj później coś niebieskiego mam, później coś tam jeszcze i jeszcze. I to ogólnie coś to konkretnego są craftingi, jest? Tak w większości. Aha, czyli możesz to tak... je wywalić. Głównie crafting, a faktycznie, tutaj kliknąłem tą mapkę i mi się inne buildy jakby zrobiły. Dobra, czy ja mogę to... A dobra, niech sobie to będzie, dobra. Czyli na razie pokazuj, co tutaj jest, tam widzę, że już ktoś się buduje. Tak. To jest ogólnie twój widz, czy to jest bardziej jakiś znajomek, nie, czy widz i znajomek? To... Aha, nie, to, czy to jest znajomy. Czy to, to jest znajomy? Michał. Aha. Da, i on czyli... sobie tutaj buduje i w ogóle. Czyli mamy tutaj Michała, Michałek sobie tutaj buduje. I zobaczcie, już chata pierwsza jakaś tutaj powstaje, tam jest z górze Łowcy, tutaj jest z górze Michała i Stevie też będzie musiał się gdzieś tutaj wybudować oczywiście. Jeszcze nie wiem gdzie, no tak. Na pewno sobie jakąś miejscówkę fajną znajdę. Ogólnie Łowca sam sobie tą paczkę składał, paczkę, która ma 200 modyfikacji, musicie naprawdę to docenić, bo jest naprawdę spoko. Zobaczcie, tutaj sobie Michał już jakieś skrzyneczki i itemków pełno już sobie nazbierał. Także mówię, naprawdę spoko serwer, wow, coś mi się odpaliło przez przypadek. No i będę musiał sobie gdzieś tutaj też znaleźć jakąś fajną miejscówkę. I tak, co do odcinków, zobaczcie w ogóle ile tutaj jest książek. Co do odcinków, to Łowca, jak to będzie? Będziemy trochę chyba do mnie i trochę do ciebie, nie? Wrzucali tych no odcinków, tak, zobaczymy tak jak myślę, to no będzie. Tak, także teraz nagrywam odcinek do mnie, jak Łowca pokazuje mi właśnie tą krainę, co tutaj jest. Następny odcinek będziemy nagrywali do Łowcy i Łowca ma tam jakiś fajny plan na odcinek, także od razu będziecie musieli do Łowcy wejść i ten odcinek obejrzeć, jak on się pojawi. Zobaczymy w jakich tak czasach to wrzucimy. Dobra, to co, prowadź, w ogóle, no, ej, co on ma? Odcinki. Co on ma tutaj, stary, plecak, za plecak? Ja mam tak samo plecak, też mam nice, plecak. Nice, już mi się podoba, dobra. To co, prowadź może dalej. Czy na razie mamy tylko te wzgórze i tutaj tą chatę Michała? Na razie no, to, na czy razie coś jeszcze? Tam na wprost jest drugie takie wzgórze, to tam ma sobie Kuba. To chodź, zobaczymy, domek, bo tu widzę jakiś most, tego. Jakiś most tu ciekawy widzę jest, możemy się przejść, zobaczyć. Wow. No i ogólnie to, co ciekawe, to właśnie serwer jest przez Hamachi. Jeśli nie wiecie, co to jest Hamachi, musicie sobie zajrzeć takie gówno, w internet. Które możesz sobie zjeść. Które? Co? Co mogę sobie zjeść? To zielone, możesz sobie uderzyć. Co tu jest? Zobaczcie. No powiem ci, że takich modów... A to uderzam, to mam... Aha, dobra, czaję. Ła, co to jest w ogóle? I to się je, tak? No ta, a to tą duszę, ci... co zebrałeś, to możesz sobie po prostu ją ustawić jako ty i po prostu się zamieniasz. Ej, ale wiesz co jest najlepsze, że ja zjadłem i w ogóle Night Vision dostałem, nie?
Więcej to. Widzę, to jest naprawdę spoko. Dobra, i także mówię, są tu mody w ogóle, których ja totalnie nie ogarniam. Ciekawe mody naprawdę są powygrywane, także jest naprawdę spoko. No dobra, w którą stronę idziemy? Możemy trochę pozwiedzać jeszcze tutaj, jakbyś chciał. Nie wiem, co mi jeszcze możesz pokazać, bo mam chwilowe Night Vision, niestety już mi to znika. Na górce, no, na górce bym chciał. Gdzieś fajna... W zasadzie fajna... mógłbyś z tej strony, bo ja mam bardziej tak od drugiej strony góry. No to tutaj nawet można coś ogarnąć. Dobra, no. Tu będzie, ja już mam plan stary, tu już jest wizja. Tutaj będzie tarasik jakiś, tutaj balkonik, te sprawy, jakąś drewnianą chatkę sobie zrobię. I ogólnie jakiś live teraz planujesz niedługo, czy to jak w jakich godzinach masz? Jakieś godziny takie, gdzie live robisz, czy to tak różnie bywa u ciebie? Jak nie, masz no ochotę? Tak u mnie różnie, jak mam ochotę. Także... U łowcy na live'ach też będziecie pewnie mnie mogli spotkać, jak sobie będę domek budował, czy coś podróżował po naszej krainie minecraftowej. Także powiedzmy, załóżmy, nie wiem, mogę sobie tutaj waypointy robić, czy nie mogę? Mogę. Dobra. Ta. Tu będzie domek Stevie'ego. Dobra, także mamy już miejscóweczkę na mój domek, także sobie tak pozwoliłem sobie tutaj już zrobić taką miejscówkę. Dam ci w ogóle zbroję. O właśnie, łowca miał dla mnie jakąś zbroję tutaj na starcik, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja ogólnie jeśli chodzi o modyfikacje, te które tutaj są, to połowy nie kojarzę, ale zobaczcie ile tutaj jest stron. I wiem ogólnie, że taki serwer chcieliście, tutaj czekaj, tutaj może sobie to zobaczę, co tu z tego leci. Także wiem, że taki serwer chcieliście, mimo iż jest to na razie na Hamachi, no zobaczymy jak to będzie, jak będzie bardzo dużo chętnych, to może się coś innego, nie, wtedy ogarnie, zobaczymy jak to wyjdzie z tym. Czekaj, a tu jesteś, dobra, widzę, że masz już strzałę jakąś w plecach, w głowie w sumie. W ogóle twój hełm stary jakoś dziwnie się porusza na tobie, jakoś nienaturalnie. Ty, a jak wciskam shift... Jak wciskam shift, to mam dodatkowe informacje o twojej postaci. No ja mam tak samo. Ty, to ale jest ty dobre. Masz mało HP. No właśnie, pół serduszka mam, nie? Czekaj, zjem to sobie, coś tu mam. No coś tu mam, a gdzieś tu zombiaka słychać w ogóle. Daj mi coś, jak możesz. O, dziękuję bardzo, chlebek zawsze spoko. Ej, gdzieś znasz, o, masz szkieleta. A mam mieczek, dobra, dajesz mi mieczek, czekaj, pomogę ci go zabić. Dobra. O, nice. Ta góra co tu to się jest dzieje? Ej, co to z niego wyleciało? Czemu ten szkielet, jak go zabiłem, zobacz, to duch jakiś, czy co to jest? No to jak sobie wejdziesz w niego, wejdź w niego. To masz takiego moda, to możesz po prostu sobie wybrać jakby jego skin i sobie łazić jako on. Jakie pizka, jak to zrobić? Powiedz mi proszę. To muszę... nie wiem, jak wiesz, to masz jakieś... sobie przypisane jako klacz. Aha, pewnie w ustawieniach, nie? Się trzeba no. Ten... Tu stare jakieś ruiny są, co tu się dzieje? Właśnie widzę, czekaj, coś jest. Mam nadzieję, że to nie jest boss, bo będzie dyntka. Co tam jest w środku? A to nie jest gracz jakiś? Gracz. A, to Michał. No Michał, mamy tu Michała. Siemaneczko, Michał. Które to co wbijamy? No tu są schody, chodź. On tu coś buduje chyba w ogóle, nie? Co ten Michał tu raczej robi? Zaraz zobaczymy. A, bo to są ruiny jakieś, tutaj coś było. Pewnie pułapek pełno. Ej, tu są... To jest on, czy to jest jakiś potwór? To jest ogr. Ork. Orki. Mamy, zobaczcie, mamy tu jakieś orki. Nice, są sobie tutaj XP chyba, co? Tutaj kolejny ork. Raczej sobie chyba rajduje. Nice, ej, naprawdę spoko. Naprawdę spoko. No, sobie rajduje hop tutaj, także nie będzie... Choć może nie będziemy mu przeszkadzać, ale dobra, pokazaliśmy jak to wygląda. Także jest naprawdę spoko. No dobra, to co, wychodzimy? No tak, tylko czekaj, bo gdzieś tu schody były. A, dobra, mam, czekaj, tu, mam tutaj schody. Ten. A, tu Czyniaczka jeszcze wyżej. Otwarta. O, itemsów pełno tutaj widzę, hop sobie zbiera. No, jakiś naprawdę nice. Dostałem. Dobra, hej, idę do ciebie. Wyjście. No gdzieś tu było. O, mam, chyba mam wyjście. Jest, znalazłem, chodź do mnie. Czy coś tutaj będzie? Idę za tobą. Na dół jest jakieś zejście. A damy radę w ogóle tutaj, stary? Nie wiem. Dobra, tak jakby się zblokowałem. Złoto. No siema. Czy coś tu jeszcze jest? Halo. Jest świnia na skrzynce. Już jej nie ma. I się szkielet zespałnił w ogóle tutaj. Szkielet! Dobra, nie ma szkieleta. Tutaj się gdzieś na kolejna górę świnia. Wchodzi. O, to sobie wezmę. Enchant table. O, zobaczcie jak się znalazł. O, to się dobre, to do chaty można sobie schować. Zobacz. To jest od czarodziei. I z tego, i tutaj możesz sobie różkę robić. A, to sobie kładziesz na... A, to jest spoko też. Nice. O, i zabrał. W chacie takie rzeczy dobrze trzymać, nie? W sumie. No, dokładnie. Dobra, o, co? Michał na górę? Sobie umarł. Na górę wchodzimy? Co Michał deda ma? No, zaraz będzie płacz. No, to niedobrze. Dobra, coś tutaj jeszcze jest ciekawego?
Skrzyneczka u góry. Nawet więcej niż jedna. Gdzieś tu było słychać przed chwilą moby, ale już ich nie widzę. Okej. Puste, znaczy nie, coś jest w tych skrzynkach, ale tak. Takie słabe, nie? Itemsy. Wszystko przyjdę. Jakoś da się wszystko, chyba wejść tam na górę. No właśnie, chyba musimy to zrobić naszym sposobem spinaczki. Masz jakieś bloki, żeby tam się wspiąć? Wchodzę. Skrzyneczki. O, broken spawnery. Co? Po co to? I co? Aha, że spawni zombiaki, spidery albo nietoperze. Nie, że sobie bierzesz i ten, i... jak to się nazywa? Możesz postawić gdzieś normalnie, czy nie? Mam coś tam chyba możesz wziąć i tego, i... jakoś je ten... Wziąłem tą tarczę jak coś, iron. No spoko. Oho. No siema. Mienić sobie tam itemy w środku w nich i one respią ci coś tam. No tutaj masz, to jest jako... On a to też jest. Zobaczcie, ile tu tego wszystkiego jest, nie? To jest totalna masakra, ale on ma zasięg stary. Tylko uważaj, żeby cię nie trafił ten kurczę ziomek, bo faktycznie chyba aimbota jakiegoś używa. Także Steviaki, mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ze mną był Łowca, zapraszam do niego na kanał. Zobaczcie, jak te w ogóle potwory w niego strzelają. Za każdym razem cię trafia, stary. Także trzymajcie się, hej!